Dzień dobry, witam serdecznie, to jest PSTV, ja nazywam się Piotr Szlachtowicz i dzisiaj bardzo dużo ciekawych programów. Witam serdecznie, dużo jeszcze wciąż o ambasadorze Izraela, no bo trzeba dobijać kolegę. Dużo będzie o Polsce i będzie o Palestynie, bo dzisiaj po 21 już teraz zapowiadam wywiad z ambasadorem Palestyny w Polsce. No ale zanim do tego dojdziemy, jest z nami Radek Pogoda. Dobry wieczór. Dobry wieczór, jaśnie wielmożnym państwu. Witamy cię serdecznie. Zanim przejdziemy rozmowę z Radkiem do omawiania różnych rzeczy, chciałbym wam podziękować za to, że jesteście, że wspieracie PSTV. Zachęcam do tego, byście dalej to robili. Numer konta widzicie na swoich ekranach. Zapraszam do wsparcia naszego kanału. A jeśli ktoś woli szybciej, łatwiej, wygodniej, to może nam zawsze postawić kawę. W opisie tego materiału jest również, jak można to zrobić. Zachęcam do tego, by odpisać 1,5% podatku na Fundację Osuchowo i wpisać cel szczegółowy PSTV. Radku, no chciałbym dzisiaj, żebyśmy ponarzekali na Polskę. W kontekście oczywiście ambasadora Izraela. No ale zanim tak konkretnie ci zadam kilka pytań, to powiedz, co ty sądzisz o tym wszystkim, bo już wszystko wszyscy powiedzieli. Dzisiaj na dywaniku w MSZ-cie się meldował pan ambasador, chociaż ominął protestujących skrajnych lewaków, o dziwo. No więc jak ty to widzisz, jak ty to wszystko oceniasz? Przede wszystkim ja jestem solidnie zdziwiony tym, co się dzieje w tej chwili. Bo nie wiem, czy taki detal został jeszcze w pamięci naszych widzów, że jak nad polską ziemię, na dwóch Polaków spadła rakieta przylatująca ze wschodu, to żaden ambasador w polskim MSZ-cie się nie musiał stawiać. Żaden dziennikarz na ten temat się nie wypowiadał. O tym, co się wydarzyło w Przewodowie, o tym, co się stało z dwójką Polaków zabitych ewidentnie rakietą, która przyleciała z Ukrainy, nie wypowiadał się nikt poza takimi świrami jak ty, jak ja, jak jeszcze paru innych ludzi, którzy są traktowani jako tak zwana skrajna prawica, czy ludzie z konserwatywnymi poglądami, czy jakkolwiek byśmy to nazwali. Kłopot jest tylko taki, że tu nagle mamy pewien zwrot akcji i ten zwrot akcji właśnie mnie mocno zastanawia. Dlaczego nagle polski rząd, który zawsze, niezależnie od tego, czy był rządem z układu prawej strony, lewej strony, czy jakkolwiek inaczej, chociaż oni wszyscy są lewi, dlaczego nagle dzisiaj zrobiło się poruszenie po tym, jak zginął Polak? Przecież do tej pory Polacy tam ginęli w najróżniejszych okolicznościach, nie tylko w samym Izraelu, ale w wyniku działań związanych z aktywnościami państwa Izrael, z aktywnościami izraelskiego wywiadu w innych miejscach na Bliskim Wschodzie, w wyniku tych wszystkich wojen, potyczek i tak dalej. No i pojawiały się jakieś wzmianki na 12 stronie gazet, na 15 stronie portali, a tutaj nagle poruszenie. Nie jest to dla ciebie dziwne? Nie dziwne, oczywiście, że jest dziwne, ale wiesz co, fajnie to wytłumaczył mi na żywo tutaj nam wszystkim Michał Krupa. Świat zachodni, w tym polski, jest już znudzony tragedią Palestyny. Po pierwsze, bo tak naprawdę jej statystyczny Kowalski nie widział, nie wie jak to wygląda, a jest to ogromna tragedia, jest naprawdę to ogromna tragedia, nie ma o czym dyskutować. I w pewnym momencie, żyjąc tak, wiesz, daleko od tych wszystkich tragedii, trafiło się, że Polak zginął. I został nie tak, że zginął przypadkowo, bo spadła jakaś dziwna bomba, odłamek, tylko został bestialsko zamordowany wśród oczywiście innych swoich kolegów, wolontariuszy z innych krajów. I myślę, że to właśnie, widzisz, pomimo tego, że siedzę w mediach już 25 lat, to zawsze jest coś takiego i nie wiem, czy ty się z tym zgodzisz i to nie trzeba być dziennikarzem, ale ogólnie patrząc na media, interesując się mediami, że jest coś takiego, co jest, jak ja to nazywam, niezbadane są wyroki boskie, Radek. To znaczy, nigdy nie wiesz, co poruszy opinię publiczną. Nawet jeśli są opisane to rzeczy, nawet jeśli to są przygotowane przez spin doktorów, wire pullerów i tak dalej, to jednak czasami jest ten procent, 2-3, co absolutnie przewraca wszystko do góry nogami. I powiem ci coś, co ja tutaj dorzucę i chciałbym też poznać twoją opinię na ten temat, że dzisiaj z największą grupą protestującą przed MSZ-em była skrajna lewica. Nie skrajna prawica, faszyści, jakkolwiek tam ich nazywali, tylko skrajna lewica, którzy to krzyczeli. Ambasador Izraela musi opuścić teren Rzeczpospolitej Polskiej. Ja przecierałem oczy i uszy ze zdumienia. I powiem ci, to jest właśnie ten 2-3%
tego nigdy bym nie sądziłem, że skrajna lewica, chociaż znałem ich sympatię do Palestyny, że będą tak coś takiego robić. Będą będą protestować, żeby inaczej zachęcać do tego, żeby się pozbyć ambasadora Izraela z naszego kraju. W czasie Mosbacher, w czasie innych wcześniejszych, Mosbacher to oczywiście Stany Zjednoczone, ale no wiadomo o co chodzi, w trakcie innych ambasadorów Izraela w Polsce, po tym jak Opluto Magierowskiego, gdzie go wycofano stamtąd, gdzie zdezerterowano, teraz w Polsce mówią Izrael won. I to jest dla mnie zaskoczenie niesamowite. Nie wiem, ile ono potrwa, ale zobaczymy. Znaczy, wiesz co, dla mnie niestety to wszystko pokazuje tylko, że nie jest to akcja, która jest przypadkiem. Bo umówmy się, ta skrajna lewica, tak jak sam to powiedziałeś, to nie są ludzie, którzy się wyrywają do tematów politycznych. A tu mamy nagłe, pospolite ruszenie całej tamtej strony. Mamy Tuska, mamy Kosikorskiego, mamy informacje puszczane przez takie choćby media, o których wiemy doskonale, jak funkcjonują sieci polityczne, jak choćby Kanał Zero. Mamy Mazurków, ludzi, którzy od lat po prostu są przy tej ambasadzie zakotwieni bardziej twardo niż pancernik Patiomkin przy Leningradzie. I nagle oni wszyscy z tego samego klucza w tym samym czasie zaczynają mówić coś nieładnego na temat Izraela. Ja powiem ci szczerze zupełnie, że dla mnie to jest sygnał tego, że dzieje się coś z tyłu, że ktoś pozwolił tym ludziom mówić rzeczy, których do tej pory mówić nie było wolno. Bo Piotr, no nie zapominajmy, wojna Hamasu z Izraelem, czy Izraela z Hamasem, bo tak naprawdę jak popatrzeć na skalę zniszczeń po obu stronach, to zdecydowanie dzisiaj nie jest już wojna obronna, tylko jakaś akcja zmierzająca do rozwiązania kwestii żydowskiej, przepraszam, rozwiązania kwestii palestyńskiej tam. I używam tego zwrotu bardzo celowo, bo to dokładnie te same podkłady, dokładnie te same podstawy, jak to, co się działo w latach 30. w Niemczech. Tam dzisiaj po żołnierzach wjeżdżają buldożery, tam dzisiaj odcinana jest woda, odcinane są szpitale, transporty leków, transporty żywności i tak dalej. Cały świat stoi na głowie. W Londynie dzisiaj policja wyciąga z tłumu osoby, które protestują przeciw Izraelowi i aresztuje ich masowo. W Stanach mamy protesty przeciwko Izraelowi, a po drugiej stronie ulicy protesty przeciwko Hamasowi. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że jedyną ofiarą tego konfliktu politycznego są zwykli Palestyńczycy, którym po prostu z dnia na dzień, z minuty na minutę jest zabierany kolejny budynek, kolejna ulica, kolejna szkoła, punkt czerpania wody czy miejsce z żywnością. To wszystko się dzieje, a świat, tak jak w przypadku, no, nie wiem, Hongkongu czy innych miejsc, które były pacyfikowane, odwrócił posłusznie głowę. A tu nagle w Polsce jakaś zmiana wiatru. Dziwne. Jest to dziwne. Jest to dziwne. Też nie wiem, co o tym myśleć. Może rzeczywiście coś się szykuje. Może to jest odwrócenie uwagi od tego, co zrobił Izrael. To znaczy cały czas zaatakował placówkę dyplomatyczną Iranu na terenie Syrii, gdzie normalnie walną kilka bomb. I teraz stwierdzili, że to może mogłoby wywołać większe reperkusje, więc trzeba zakryć tym czymś właśnie jak morderstwem wolontariuszy. Wszystko to wygląda, pokazuje oczywiście po raz kolejny, szczególnie w pierwszym dniu czy dwóch dniach, że Sikorski, Tusk, Kaczyński jakby rządził, czy reszta jakakolwiek innych czaputowiczów, jak ja to mówię, to banda jakichś dziwnych panów, którzy z polską suwerennością nie mają nic wspólnego. No bo to, co zrobił Sikorski, że on poprosi, rozumiesz? Radku, on poprosi. W ogóle, czym my jesteśmy, powiedz, jako kraj? Jesteśmy w ogóle suwerennym krajem, czy tekturką? Ale o czym my rozmawiamy? Jesteśmy kolonią gospodarczą, kolonią polityczną. Zostaliśmy jakby pozbawieni tego kręgosłupa, pozbawieni własnych elit w połowie lat 80. i nic się nie zmieniło w tej kwestii. Mówimy o ministrze, dzisiaj mówiąc o Sikorskim, o człowieku, który żeby zostać polskim ministrem, czyli ministrem polskiego rządu, musiał odstąpić czy zrezygnować z brytyjskiego obywatelstwa, chociaż nie wiem nawet, czy on zrezygnował z tego obywatelstwa, czy po prostu musiał wystąpić o ponowne polskie, bo nigdy tego człowieka nie śledziłem aż tak uważnie. Mówimy o człowieku, który jest mężem swojej żony. Mówimy o człowieku, który strzela rzeczy, które w świecie dyplomacji skasowałyby go już wiele, wiele lat temu, a mimo wszystko jest nie do ruszenia. Mówimy o świecie, w którym 13 grudnia przed zgaszeniem świeczek hanukowych Brown oskarżył dwóch premierów, byłego i obecnego, o to, że obydwaj są agentami obcego wywiadu. I nic się nie dzieje. No, my żyjemy naprawdę w kolonii. Nie, no jesteśmy, no to o to mówi cały czas Mariusz Piotrowski, który prowadzi akcję ewakuacji, czyli
tłumaczenie Polakom, czym jest Unia Europejska i czy trzeba wyjść z niej. Tylko właśnie, bo to jest ten problem. Wiesz, myślę, że Polacy dzięki gamoniom typu Mazurek i Stanowski jeszcze jedno zobaczyli, bo to było widoczne, tak, większym, jak gdyby grubszą czcionką nie można było tego napisać. Ten ambasador przyszedł do tego, tam ileś tysięcy, 35-40 oglądało na żywo to, potem obejrzało to 500 000 w sumie i zobaczyło buty, arogancję i typu to z tego i co mi zrobicie, co nam zrobicie, że mamy was tu, tu i tu, czyli tam głęboko, gdzie słońce nie dochodzi. Polaczki, co wy nam zrobicie? A ty w ogóle czemu mi zadajesz takie pytania? Kim ty jesteś? I słuchaj, i w tej swojej głupocie Mazurek i Stanowski nagrywają filmiki, gdzie tłumaczą, że jaki to był ambasador zły i że nakrzyczał na niego. I ja tak sobie myślę, stary, to jeszcze bardziej się zakopaliście niż przed tym filmikiem. Nie wiem, czy ty oglądałeś ten wywiad. On jest 100 minut. Znaczy wywiad obejrzałem na lekkim przyspieszeniu, wracając dzisiaj z Krakowa, bo nie dało się tego znieść w innej formie. Natomiast, no mówię, te parę trudnych pytań, które gdzieś tam Mazurek rzucił, to wszystko było aż dla mnie dziwne, bo powiem szczerze, ja pamiętam tego człowieka z wielu sytuacji z Szewachem Weissem, z wielu różnych ciekawych sytuacji w relacji właśnie z politykami żydowskiego pochodzenia, czy politykami, którzy reprezentują państwo Izrael, bo to, że wskoczyła ci do głowy pani Mosbacher jako ambasador Izraela, pewnie zupełnie skojarzeniowo, nie jest moim zdaniem żadnym błędem. Ta kobieta, moim zdaniem, tak jak bardzo wielu amerykańskich urzędników, jest przede wszystkim Żydem, czy tam w jej przypadku Żydówką, a dopiero później amerykańskim urzędnikiem. To są ludzie, którzy nie spotykają się w niedzielę po mszy, żeby obgadywać sprawy państwowe, tylko są to ludzie, którzy spotykają się w sobotę i spotykają się przy szabasowych świecach czy w różnych innych miejscach związanych z ich kulturą. Ja z Żydami mam od lat wiele do czynienia, jestem przewodnikiem po Wrocławiu. We Wrocławiu mamy tutaj wokół Starego Miasta całkiem sporą społeczność żydowską. Paru moich przyjaciół to są ludzie z tej społeczności się wywodzących. To jest bardzo silna diaspora. Ci ludzie są świetnie wykształceni, pomagają sobie nawzajem. Oczywiście za każdym razem mając swój własny interes na oku, ale jeśli ktoś nie zna prawdziwych podstaw kultury żydowskiej, jeśli ktoś nie poczytał książek dotyczących tej kultury, nie zrozumie, jaka jest różnica między naszym Pismem Świętym, naszym dekalogiem, a rozwiązaniami, które wywodzą się z kultury rabinicznej, nie rozumie, jaka jest różnica między właśnie niezmiennością dobra i zła w wydaniu chrześcijańskim i tym, co jest bardzo podobne, ale rozumowania talmudycznego, to tego nigdy nie zrozumie, tak? Tego ludzie nie zrozumieją, że to jest świat zupełnie inny, to jest świat, w którym my jesteśmy traktowani jako może i ludzie, ale ludzie, którzy mają służyć narodowi wybranemu. Tam religia jest religią państwową i tu można narzekać, że czy stękamy patrząc na ajatollahów, na ludzi ze świata arabskiego, że tam mamy Koran, który stał się religią państwową. Natomiast w przypadku Izraela jest jeszcze trudniej, jest jeszcze gorzej moim zdaniem, bo są wybrane fragmenty tej mitologii, tej religijności wplecione w system polityczny, wplecione w system zarządzania tłumem, a to, co jest niewygodne, to, co nakazuje miłosierdzie, to, co nakazuje jakieś działania właśnie na poziomie ludzi, na poziomie tego, powiedzmy, zachodniego systemu, jest wycinane, kiedy staje się po prostu niewygodne i niedogodne. Nie wiem, czy to zauważyłeś podczas tego wywiadu, że pan Mazurek był taki, ostro jechał nam przez pierwszą, 3/4 wywiadu, a potem jak ręką odjął, zaczął się już zgadzać z Izraelem i rozumieć ich punkt wyjścia, że dokonują ludobójstwa na Palestyńczykach. I takie miałem absolutnie poczucie, że chyba ktoś z ambasady zadzwonił albo podskórnie dał... Z reżyserki jakiś komunikat przyszedł. Weź wyluzuj, teraz trzeba ocieplić wizerunek nas, bo nas skasują, nie? I dzisiaj Stanowski nagrywa klip, czy tam wczoraj wieczorem i mówi, że no tak, mogły się tutaj buty, chamstwo wobec Polaków. Ja mówię, panie Stanowski, a gdzie ty byłeś wcześniej? Nie widziałeś tego, co się działo na przestrzeni ostatnich 20 lat, jeśli chodzi o ambasadorów Izraela w Polsce, występowanie podczas obchodów Auschwitz, wyzwolenia Auschwitz chociażby, gdzie pamiętam, że pani Barbara Wojnarowska, osoba, która przeżyła Auschwitz jako dziecko, na której Mengele również swoje haniebne testy robił i nie tylko na niej, ona mówiła mi, że jak podeszła do niej dziennikarka z BBC
i zapytała, kim ona jest. Ona powiedziała, ja jestem tą osobą, która również przeżyła Auschwitz i dlatego tutaj jestem. Jestem Polką. To pani z BBC była zdziwiona i te wszystkie, wiesz, dziwne rzeczy, które się działy. I pan Stanowski dzisiaj mówi, no tak, to Grzegorz Braun wychodzi przy nim i to mnie bardzo rozbawiło. Jako mąż tak. stanu. A... Jako człowiek, który wiedział więcej i tak dalej, i tak dalej. No to jest, wiesz co, ze mnie aż po prostu żenujące, śmiałeś... prawda? Tak, to śmiałem się aż do rozpuku, bo to on po prostu dokładnie zacytował to stare powiedzonko, że człowiek, który mówi prawdę, kiedy wszyscy kłamią, przez ten jeden dzień uchodzi za wariata, tak? I tu mamy sytuację, dlatego od tego zacząłem. Ja jestem zszokowany takim, a nie innym wydźwiękiem tej całej sytuacji. Piotr, umówmy się, my nie mówimy w Polsce o problematyce relacji polsko-żydowskich tylko i wyłącznie o kwestii tego jednego chłopaka, który zginął dzisiaj, czy tam parę dni temu w Strefie Gazy. My mówimy o Jedwabnem, my mówimy o zbrodniach okresu stalinowskiego, które wykonywane w dużym stopniu były przez oficerów pochodzenia żydowskiego, którzy po prostu ze swojej pozycji społecznej zrobili sobie młot na Polaków, na tą całą polską elitę państwa podziemnego. Mówimy o kłopotach związanych z Chabadem w Polsce, nie tylko ze świecami, ale również z wpływem Chabadu na to, jakie budowane są na Ukrainie w tej chwili nastroje związane z polskim narodem, związane z polską państwowością. Wiesz, no, tych problemów, które mamy, jest cała ogromna masa. Mamy kwestię Pegasusa, albo nawet tak już czysto w mojej działce gospodarczej, działce biznesowej, mamy izraelski podmiot, który ochrania infrastrukturę krytyczną polskich sieci energetycznych. Wiesz, my jesteśmy tak skomplikowanie połączeni z Izraelem, z państwem, które nie ma żadnej wartości od strony wielkości swojego eksportu, wyznaczenia swojego innego niż to, że potrafi sterować Stanami Zjednoczonymi, że to wszystko, co się dzieje, jest cholernie wielowarstwowe. No to powiedz właśnie, co z tą siecią energetyczną, elektryczną, jeśli chodzi o Izrael, Polskę? Bo ludzie nie wiedzą i potem ja mówię na przykład, że o wodociągową również i inne dziwne rzeczy, które firmy izraelskie mają w swoich rękach. No to właśnie powiedz proszę, na czym to polega, o co chodzi? Generalnie jest tak, że jeśli część z naszych widzów interesuje się tematami technicznymi, technologicznymi, to pewnie pamięta rok bodajże 2018 czy 2019, kiedy rozpętana została kolosalna wojna przeciwko chińskiemu Huawei'owi, kiedy okazało się po audycie, że ogromna część polskiej infrastruktury krytycznej komunikacyjnej związanej z sieciami komórkowymi, z sieciami telefonicznymi stoi na urządzeniach Huawei'a. W Stanach wtedy mieliśmy pełny szał związany z oskarżeniami Chińczyków o szpiegostwo. To się automatycznie, oczywiście, jak to zwykle ze Stanów do Polski rozlało na nas. Natomiast w tym samym czasie nikt się nie odzywał na temat tego, że właśnie ochranianie infrastruktury krytycznej, energetyki, sieci wodnej, sieci komunikacyjnych, lotnisk itd., itd. jest w dużym stopniu obsługiwane przez podmioty izraelskie. Że system Pegasus to jest tylko jeden z systemów elektronicznych, które funkcjonują w rękach polskich służb. Że polska policja szkolona jest przez policjantów z Izraela, że wpływ tego maleńkiego państwa, położonego naprawdę daleko od nas, w zupełnie innej rzeczywistości geopolitycznej, w zupełnie innej rzeczywistości wojskowej, czy nawet policyjnej, ten wpływ tego maleńkiego państwa na Polskę jest kolosalny. I teraz oczywiście można do tego powiedzieć, no dobra, izraelskie służby są najlepsze na świecie, więc nasi policjanci uczyli się od najlepszych. Ale sorry, mimo tego, że mamy Shin Bet, mimo tego, że mamy Mossad, mimo tego, że te służby izraelskie faktycznie są super znane z tego, że są skuteczne, że są sprawne, Egipcjanie, Amerykanie, parę innych narodów, parę innych państw pokazało jasno, że informacje o ataku na Izrael 7 października, informacje o tym planowanym ataku Hamasu, izraelskie służby miały dużo, dużo wcześniej. Dlaczego nic nie zrobiły? Czy dlatego, że pan premier miał problem ze sprawami sądowymi? Czy dlatego, że na ulicach Izraela były demonstracje, bo poziom rozpierduchy prawnej tam, w tym systemie polityczno-prawnym w porównaniu z tym, o co oskarżało się Polskę jako o łamanie praworządności, to jest w ogóle jakieś ekstremum? Wiesz, mamy, myślę, że dzisiaj za mało czasu, żeby porozmawiać o tych wszystkich rzeczach, które chodzą w głąb, ale prawda jak zawsze leży gdzieś po środku, jak zawsze wywodzi się z pewnych szczególików, z pewnych drobnych informacji. Jeśli kogoś te sprawy interesują, niech po prostu wbije sobie informacje do wyszukiwarki, nawet tu na YouTubie, poszuka informacji właśnie o polskich sieciach energetycznych, o infrastrukturze wodnej, o infrastrukturze związanej z sieciami komunikacyjnymi, sieciami bankomatów itd., itd. W bardzo, bardzo, bardzo wielu miejscach przetargi, jakieś postępowania wygrywają firmy, których rejestracja jest nie gdzie indziej, tylko właśnie na tym małym kawałku ziemi między pustynią i morzem w Ziemi Świętej.
No, dzisiaj dużo o tym wywiadzie, którego udzielił mi ambasador Palestyny w Polsce. On mówi o tym dużo. Mówi szokujące rzeczy o tym, co się dzieje właśnie, że na przykład o tym, że Izrael po prostu zrównał z ziemią szpital, czy też dużo, dużo część tego szpitala, którym nie było można już ani w ogóle przyjmować chorych, czy też poranionych po atakach, czykolwiek leczyć, pomagać medycznie właśnie ofiarom tego, co się dzieje w strefie Gazy, no to ci, którzy poumierali, wiadomo, zakopano ich do ziemi po to, żeby wiadomo, nie rozprzestrzeniała się żadne choróbstwa. No i teraz te buldożery, o których wspomniałeś, wjeżdżają i robią to, co robią. Masakra, jedna wielka masakra. I powiem tak, powiedz mi, czy Polacy choć trochę przez tę okazję otworzyli oczy, że na przykład bomby, które spadają na dzieci, kobiety, i dzisiaj ambasador mówi, to zresztą posłuchacie, po 21 zapraszam, on mówi o tym, że ofiar jest o wiele więcej, tylko oficjalnie możemy podać te dane, bo one są jak gdyby sprawdzone, bo na przykład 10-20 tysięcy ludzi jest zaginionych albo gdzieś leży pod gruzami, których nie mieliśmy możliwości ich wydobyć. Nie, więc czy myślisz, że na przykład Polacy, chociażby na tym przykładzie, że zamordowano z zimną krwią, że dzieje się to, co się dzieje, zaczną inaczej na to patrzeć, nie będą tego, przepraszam za słowo, olewać, tylko będą zaczynali zdawać sobie sprawę, jakie zagrożenie nad nami wisi? Czy to jest absolutnie jakaś moja znowu wishful thinking tutaj, które wymawiam do ciebie, czyli życzeniowe myślenie, które absolutnie z rzeczywistością nie może nigdy mieć nic wspólnego? Co tu, myślę, że parę rzeczy się nałożyło na siebie. Ja nawet ostatnio nagrywałem taki film, który w formie rozmowy z jednym z moich gości, kiedy sam swój własny film, który zrobiłem zaraz po gaszeniu świeczek hanukowych przez Brauna, oceniałem go po 3 miesiącach. Ten film się pojawi za chwilę u mnie na kanale. Natomiast myślę, że to się wszystko składa nam w pewien zestaw. Zobacz, mamy sytuację, w której mamy akcję posła Brauna, która pokazała Polakom nagle, że mała sekta religijna Chabad Lubavitch, która jest mocno związana z Ukrainą, która jest mocno związana właśnie z syjonistami, którzy Izraelem zarządzają, czy Amerykanami zarządzają z Nowego Jorku, a nie z Waszyngtonu, że ta sekta dzisiaj w Polsce traktowana jest jako pewnego rodzaju, no nie wiem, nadzorcy nasi, czy niemalże właściciele tej kolonii, która zwana jest Polską. Chwilę później pojawiają się informacje związane właśnie z tym, co dzieje się w tej chwili w Izraelu. I żebyśmy też mieli jasność. Ja nie jestem ślepy na jedno oko, jak to ładnie powiedział Mazurek, i że widzę tylko i wyłącznie zbrodnie izraelskich żołnierzy, bo ja sobie doskonale zdaję sprawę, że dokładnie te same rzeczy dzieją się od strony Hamasu. Ja tylko chcę, żeby ktoś w końcu zaczął mówić to, co się tam naprawdę dzieje. Tam obie strony, terroryści Hamasu z jednej strony, izraelscy żołnierze z drugiej, wyżynają się wzajemnie, zawsze kosztem tego zwykłego człowieka, który żyje w strefie Gazy i po prostu tego zaszczutego Palestyńczyka, który już do dzisiaj nie miał za łatwo, a w tej chwili jego przestrzeń życiowa jest zmniejszana ulica po ulicy, budynek po budynku, po żołnierzach, jak już to powiedziałem, wjeżdżają buldożery i potem nie ma już nic. Do tego dochodziły informacje o tym, że przy wybrzeżu właśnie strefy Gazy odkryte zostały notabene, czy tam nomen omen w tym wypadku, złoża gazu wielkie pod Morzem Śródziemnym, które mogłyby sprawić, że Izrael staje się dużo bogatszym państwem, dużo bardziej niezależnym od dostaw energetyków. Na to nakłada nam się informacja o tym, że dzisiaj Izraelem rządzą w dużej części Żydzi pochodzenia rosyjskiego, którzy wyjechali tam od lat 60. do lat 80. Mamy więc nałożenie antypolonizmu, który był typowy dla tego państwa przez całe lata, który wyrastał z tego pnia społeczności żydowskiej powojennej. Na to nałożył się antypolonizm pochodzący z Rosji. Tym nawet Mazurek startował właśnie, wypominając panu ambasadorowi, jakiego klubu sportowego jest fanem. Wydaje mi się, że to jest trochę tak, że tych drobnych elementów, z których każdy pojedynczy nie byłby problemem, nałożyło nam się przez te ostatnie 4 miesiące tak wiele, że w pewnym momencie po prostu coś się rozlało. Albo jest tak, jak to napisała Defense24, jeden z portali, który, jak wiesz, nie jest mi najbardziej bliski, że ponoć prezydent Duda w czasie jakiejś tam rozmowy napisał, że wypowiedź ambasadora Izraela nie tylko jest oburzająca, ale również, i tu cytuję, jest problemem. Może jest tak, że po prostu zachowanie tego człowieka, te butne właśnie wpisy, to pokazanie, że jesteśmy nikim, przekroczyło ten próg bólu, szczególnie 3 dni przed wyborami samorządowymi.
No, może coś w tym jest. Na koniec. Chciałem uczulić wszystkich na to. Napisałem to na Twitterze czy na X. I nie wiem, czy na pewno ty też to zauważyłeś. Mazurek tłumaczy się i płacze, że jej, no wiecie, po zakończeniu wywiadu on na mnie się wydzierał. I on na mnie się wydzierał, że ja mu zadam pytania. Tylko robi to w koszulce z Szewachem Weissem. I tutaj ten świętej pamięci pan, który ponoć był takim wielkim przyjacielem Polski, tylko pamiętajcie jedno, on był jednym z pierwszych, których krzyczał, no tak, Polska to wspaniały kraj, ale musicie płacić te odszkodowania, tak? Musicie, no. Musicie po prostu. Ja jestem przyjacielem Polski, ale chcę wasz hajs. To wcale nie był nasz przyjaciel. To była taki dobry policjant, bo reszta jest złych, więc jeden musiał być dobry. Jak ty to widzisz? Facet, który na koszulce ma... Szewacha Weissa, tak? Ja potrzebuję 2 sekund, ale nie będę zrywał z wami połączenia. Poczekajcie. A, no widzicie, to jest właśnie dobre, co w nowej telewizji, w żywej telewizji jest. Więc wracając do Szewacha Weissa. Kochani, czy daliście się nabrać na to, że pan Mazurek właśnie to robił, co robił? Oddaję ci głos. Ja potrzebowałem tych 2 sekund tylko w celu jednym, żeby sięgnąć na moją podręczną biblioteczkę, bo u mnie książek nie widać tak jak u ciebie, magistrze, profesorze i tak dalej. Ale ja na swojej półce mam coś takiego jak Cywilizacja Żydowska, gościa, którego nazwisko Felix Konieczny powinno mówić wszystko. Mam też takie tematy pana doktora Ratajczaka, jak tematy niebezpieczne, śmiertelnie niebezpieczne i tak dalej. Mam... To faszysta z ciebie jestem. Będzie. Uważaj, ABW zaraz ci wejdzie i prokurator IPN-owski. Ale wiesz co, na tej samej półce, tylko już nie chcę wstawać po raz kolejny, zaraz tam obok leży też manifest komunistyczny, bo w odróżnieniu od bardzo wielu komentatorów rzeczywistości w Polsce, czy dziennikarzy, nazwij to jak chcesz, media workerów, czy jakichkolwiek innych tego określeń, ja lubię znać źródła, czyli potrafię poczytać zarówno to, co jest zakazane, jak i to, co jest częścią polskiej historii, czyli właśnie Konecznego, i rozumieć choć trochę to, co dzieje się w temacie, który próbuję omawiać. To, co zrobił Szewach Weiss, to właśnie jest ten kawałek, o którym mówiłem chwilę wcześniej, tego środowiska żydowskiego tutaj we Wrocławiu. Oni pomagają sobie nawzajem, oni razem robią biznesy, ale oni nigdy nie zapominają, że w tym wszystkim ma być interes. A cała polska klasa polityczna od lat 80., czy pewnie nawet wcześniej, od lat 40., nauczona jest tego, że nasz interes nigdy się nie liczy, bo my zawsze, przepraszam, nie my, nasi politycy zawsze są trzymani za jaja pancerną rękawicą przez kogoś z zewnątrz. W tym wypadku myślę, że pan ambasador miał wielki problem z Mazurkiem, bo chłoptaś, który był jemu pewnie w czasie briefingu przedstawiany jako właśnie przyjaciel Szewacha, jako człowiek, z którym dzieci Szewacha Weissa się bawiły, którego kochały jak wujka, jako człowiek, który tym Izraelu był wielokrotnie, nagle śmie się wypowiadać na temat Libanu, który jest taką dobrą demokracją. Nagle śmie się wypowiadać na temat tego, że jeździł po Izraelu w tym jednym, drugim, piątym, siódmym miejscu, widział to wszystko na własne oczy. To mnie martwi, że ktoś przestawił wajchę i pozwala nagle mówić Polakom bardzo wiele rzeczy, które są istotne. Jak ktoś poczyta trochę materiałów źródłowych, jak ktoś poczyta trochę o Talmudzie, albo nawet samego Talmudu, chociaż nie jest to łatwa lektura po tłumaczeniach, no to może się zdziwić, bo tak samo jak z religią muzułmańską, na temat której ja robiłem sporo programów związanych z migracją, trzeba pamiętać, że to są zupełnie inne systemy wartości niż ten, do którego my jesteśmy przyzwyczajeni, że to są zupełnie inne systemy, jeśli chodzi o rozróżnienie prawdy od nieprawdy, tego jak zachowuje się wobec swojego pobratymca, a jak zachowuje się wobec obcych, tego co jest dopuszczalne, co jest traktowane jako wykroczenie i tak dalej. My naprawdę, jeśli chodzi o Polaków ogólnie, my naprawdę nic nie wiemy na temat kultury żydowskiej, na temat sposobu myślenia tej nacji, na temat sposobu myślenia tej ogromnej grupy ludzi. I my naprawdę czasami nie rozumiemy, że ogromna ilość decyzji dotyczących tematu tobie bardzo bliskiego, jak właśnie ustawa 447 amerykańska, jak wszelkiego rodzaju tematy związane z mieniem, tym powiedzmy bezspadkowym i tak dalej, to są tematy, które na Polskę są zrzucane nie z Waszyngtonu, a z Nowego Jorku, z paru bardzo drogich gabinetów, ludzi, którzy żyją z tego, co nazywa się przemysłem XYZ. No i tutaj postawne, no wiesz, ci, którzy, mnie śmieszy cały czas miłość do islamu, bo gdy się czyta Samuela Huntingtona, po prostu zderzenie cywilizacji, no to się wie wszystko, no i to mamy, no... Wiesz co,
Ja powiem ci więcej. Mnie najbardziej cieszy, jak widzę twardych lewaków, gejów, lesbijki, ludzi z tego tęczowego towarzystwa, którzy uważają islam za religię pokoju. I Bóg mi świadkiem, czekam na ten moment, kiedy zaczną spadać z tych 8, 10, 70, 7 pięter wyrzucani przez ludzi, których wykorzystali, albo inaczej, których wydawało im się, że wykorzystują do wspólnej walki z wartościami Zachodu. Gwarantuję ci, że wtedy te wszystkie niebiesko-włose rozwrzeszczane pindy naprawdę zrozumieją, że arabski książę jest kimś zupełnie innym, jak czyta opowieści związane z religią pokoju, i zupełnie kimś innym, kiedy zaczyna rozmawiać o hidrze. Hidra to jest sposób zasiedlania nowych krajów, kiedy zaczynamy rozmawiać o wprowadzaniu choćby prawa koranicznego na terenach Francji, na terenach Wielkiej Brytanii itd., itd. Zobacz, w polskich mediach nie zobaczysz nigdzie tego, co od już w tym momencie ponad 170 dni praktycznie co chwila dzieje się w Londynie, w Birmingham, w wielu innych miastach na terenie Wielkiej Brytanii. Tam są demonstracje pro-hamasowskich Arabów, którzy wprost krzyczą o tym, że Izrael ma upaść. I to mówimy o sytuacji, która byłaby jeszcze 2 lata temu nie do pomyślenia kompletnie. A to dzisiaj się dzieje. Nie dlatego, że to ci Arabowie są tak silni, tylko dlatego, że ten Zachód stał się tak słaby, bo jest regularnie od roku 2015 metodycznie, codziennie, co noc niszczony falami migracyjnymi właśnie z tamtych kręgów kulturowych. Obawiam się, proszę szanownego, że ten kocioł nam się w tej chwili dogotowuje i za moment może się zrobić naprawdę gorąco. Oj, będzie na pewno. O tym zawsze mówi dr Sławomir Ozdyk, Agnieszka Wolska z Niemiec, gdy mówiło się, że najbardziej atakowaną mniejszością są Żydzi w Berlinie. No ale przecież jest wszystko okej. Okay. No, wiesz, ale z drugiej strony, jak, też tak na koniec już, jak masz korespondenta telewizji polskiej pana Cezarego Piąte Piwko Gmyz, no to trudno, żebyś się dowiedział czegoś, wiesz, konkretnego, nie? To trudno, żeby on powiedział, no to pamiętaj, jest niedobra mówić, Radek, niedobra jest. Ale to, wiesz co, to tylko tym bardziej podkreśla to, od czego zaczęliśmy tą naszą dzisiejszą rozmowę. Ja nie mogę wyjść z szoku, że Polakom w Polsce, w polskich mediach, dzisiaj nie czarujmy się, Kanał Zero to jest tak samo ważne polskie medium, jak wszystkie stacje telewizyjne, choć ma znacznie krótszą historię, że pozwolono w Polsce na tego typu sposób mówienia, na tego typu zachowania, że polski minister, że polski prezydent tupie nóżką, wykonuje jakieś potrząsanie szabelką w foteliku, bo umówmy się, oni nadal nic nie mogą, ale że coś się dzieje pod kierunkiem syjonistów, coś się dzieje pod kierunkiem Izraela, coś się dzieje pod kierunkiem tych ludzi, którzy zawsze mieli tą bańkę nieśmiertelności, bańkę kompletnego immunitetu od rzeczywistości dookoła nas. Nie wiem skąd, ale będę bardzo, bardzo pilnie coś przyglądał. Ale powiem ci, bo spróbuję to zrobić jak Marek Skowroński, który udaje, ale po co o tym mówić, panie Pogoda, pan jest taki niemiły, nie po co wracać do przeszłości, jak można żyć tą przyszłością i teraźniejszością. Pan naprawdę jest taki, nie lubi pan nas, panie. No, Radek Pogoda, dziękuję ci serdecznie. Dzięki serdecznie. Za tę dysputę, za tę rozmowę, a dziękuję również wam za to, że jesteście, że wspieracie PS TV. Zachęcam do tego, by robić to dalej. Numer konta widzicie na swoich ekranach. Zapraszam do wsparcia PS TV. Zapraszam również do łatwiejszej formy, jeśli chcecie. Oczywiście zachęcam do tego, by postawić tam kawę. Adres w opisie jest, jak to można zrobić, i zachęcam do odpisania 1,5% podatku na fundację osłuchową. Cel szczegółowy PS TV. To bardzo nam pomoże w rozwoju. Dziękuję za uwagę. Widzimy się po 20. Sebastian Ross, a po 21. dzisiaj ambasador Palestyny w Polsce, więc ciekawie będzie się działo. Do zobaczenia, do widzenia.